ten po to, żeby zobaczyć przeszłość albo wokół siebie, albo w środku czegoś. I okazało się, że wokół Mieńczukowskiego w Bydgoszczy istnieje wielki potencjał, także emocjonalny, ale także i różne wydarzenia, którego rezultatem były różne wydarzenia, które się odbywały w tym mieście. Cieszy nas, że możemy przyjechać z niewielką częścią tylko naszej kolekcji tutaj do Warszawy. Niewielką, ponieważ, jak już pani minister powiedziała i właściwie chciałam podziękować odrębnie za reklamę i zaproszenie do Bydgoszczy, które oczywiście jeszcze ponadto. Tam mamy stałą ekspozycję poświęconą twórczości Leona Mieńczukowskiego. Zatem ten wybór jest dosyć specyficzny. Zanim do niego jeszcze dojdę, to chciałem wspomnieć tylko o tym, dlaczego Mieńczukowski w Bydgoszczy, a teraz jest w Warszawie. To, że jest w Warszawie, to jest rzeczą zupełnie oczywistą. On tutaj zaczynał swoją karierę artystyczną jako uczeń tak zwanej szkoły Gersona. Stąd po sukcesie swojego obrazu w Zachęcie był w stanie finansowo wyjechać na dalsze studia do Monachium, ale potem trafił do Krakowa. Właściwie wrócił jeszcze do Warszawy, stąd wyjeżdżał na Ukrainę, ale w końcu trwało ciągle do Mieńczukowskiego w połowie lat 90. XIX wieku do Krakowa. I z tym Krakowem związał się na długo, zresztą motyw krakowski siłą rzeczy na tej wystawie, w tym wyborze, który Państwu tutaj prezentujemy, jest obecny. Po odzyskaniu niepodległości Mieńczukowski zamierzał Muzeum Krakowskiemu ofiarować swoją kolekcję, część swojej kolekcji. Gromadził różne przedmioty. On był zafascynowany rzeczami pięknymi, w sensie także ich materialnej struktury, a więc interesował się także rzemiosłem artystycznym, także wschodnim, nie tylko europejskim. Wykorzystywał zresztą te przedmioty jako sztabasz swoich licznych prac. I kiedy nie mógł się dogadać jakoś tak za bardzo, mówiąc kolokwialnie, z władzami krakowskimi, zwrócił swoje oczy ku Poznaniowi. A to był taki czas, wiem to skądinąd bardzo dobrze, że Wielkopolska, podobnie Pomorze, które było osłabione pod względem narodowościowym czy intelektualnym z powodu pewnej wiadomej postawy z wyborcy polskiego. Ogromne zapotrzebowanie żywiło wobec kadr intelektualnych, artystycznych, którymi z kolei Galicja była nasycona. I wielu Galicjan, wielu Krakowian, zwłaszcza Lwowia, osiadło wówczas Wielkopolską. Wieczorowski ofiarował Muzeum Wielkopolskiemu, które wówczas przechodziło na jak gdyby fundamencie struktur takiego muzeum, ładnie brzmiące jej nazwie Kaiserstädtisches Museum w Berlinie, Poznań. A to muzeum przechodziło pewien proces repolonizacji. Ta wielka darowizna Mieńczukowskiego, ona tak była odebrana przez społeczeństwo wielkopolskie, bo to były także obrazy znakomitych artystów polskich, jego własne. To były także znakomity grafik, to był piranezyjny, europejski, ale były także japońskie. One były ważnym elementem tego nowego kształtowania Muzeum Wielkopolskiego. Rodzajem rekompensaty Mieńczukowski otrzymał od zarządu wielkopolskiego, to było wtedy Ministerium do Spraw Byłej Dzielnicy Pruskiej, sporą kwotę pieniężną. I za część tych środków zakupił był wówczas, to się działo między 21, 22, 24 rokiem, zakupił dworek Kościeracu, niewielki dworek w miejscowości położonej, jak powiedzmy, między Koronowym a Bydgoszczą, żeby tak Państwu to przybliżyć. I tam początkowo tylko w kilku miesiącach, wiosennoletnie, potem coraz dłużej przemieszkiwał, nawet sprzedał mieszkanie, zlikwidował mieszkanie w Krakowie i zorganizował sobie zimowe mieszkanie w Poznaniu, żeby być coraz bliżej Kościeraca, bo ruch polski przyrodą. Marzył o tym domu, o tym mieszkaniu, by być od rana do nocy w lesie, słuchać śpiewu ptaków. I te studia, których tutaj jest sporo, drzew, ten wieszczas, który wita zresztą na samym początku Państwa, wchodząc na wystawę po lewej stronie, były radością ustawień jego życia. Po jego śmierci Franciszka Mieńczukowska uczyniła darowiznę. Właściwie możemy to traktować jako wspólną darowiznę małżonków Mieńczukowskich dla miasta Bydgoszczy. Także z różnych pamiątek osobistych. To są te przedmioty, o których pani minister mówiła, które wchodzą w klimat tej naszej ekspozycji, która w takim niewielkim nowym zorganizowana oddaje klimat, bo
potomków prościeradzu. To był początek wielkich zbiorów Bydgoskiego Muzeum i także tej kolekcji Lada Wyczółkowskiego, bo przecież nasze muzeum oprócz różnych ważnych zabytków i artefaktów z zakresu historii regionalnej, historii kultury jest znane także na pewno Państwu jako jedno z tych muzeów, które posiada dobrą i stale uzupełnianą kolekcję polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej. Proszę Państwa, Wyczółkowski, mieszkając w tym kościelu pod koniec życia, został zaproszony na Akademię Sztuk Pięknych do Warszawy, bo jako już bardzo starszy pan, dawno temu emerytowany profesor Krakowskiej Akademii, objąć tutaj profesurę w pracowni litografii. I tak jego kolejne życia w Warszawie się rozpoczęły, artystyczne, i tak się zakończyły tutaj właśnie, ale w ostatniej woli chciał być pochowany w tej wybranej pod koniec życia ziemi, tam właśnie we Wdelnie, na cmentarzu parafialnym, do którego Kościelec należał. W ten sposób Bydgoszcz dość przypadkowo stała się, dość przypadkowo, ale w sposób całkowicie świadomy, podczas punktu widzenia Wyczółkowskiego, stała się ważnym miejscem w jego wędrówce ziemskiej i teraz jest ważnym miejscem dla poznania jego twórczości, kontemplacji prac. Mam nadzieję, że tak będzie i mam nadzieję, że będzie nam dane Państwa również u nas gościć. O samej wystawie nie będę mówił, bo to już zadanie pani kustosz Edytały, która jest komisarzem, jest autorką tej wystawy, doboru tych prac, które tutaj do Państwa na kilka tygodni przyjechały. Dziękuję Państwu. Witam Państwa serdecznie. Ogromnie dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że Pani minister mogła się z nami być i również